etap dotyczył projektowania Akademika Marzeń z użyciem obydwu podstawowych materiałów budowlanych, to jest betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej. Na co głównie zwracaliśmy uwagę? Właśnie na kreatywność, na niebanalność podejścia do tematu, na umiejętność użycia materiału w taki sposób, żeby on nie dominował, a stawał się po prostu tworzywem do zrealizowania swoich wizji. Odpowiedź na pytanie, jakie szanse daje konkurs młodym studentom. Wydaje mi się, że dla studentów jest to niesamowita szansa na zetknięcie się, na zmierzenie się bezpośrednio z taką prawdziwą pracą potem w zawodzie. Nasz projekt Akademika Marzeń skupia się tak naprawdę na nowoczesnej architekturze poderwanych od ziemi brył. Generalnie cała ta przestrzeń ma być spójna ze sobą. Skupiliśmy się na tym, aby zachować jak najwięcej przestrzeni biologicznie czynnej do zagospodarowania i do użytku publicznego. I tak samo postanowiliśmy w naszych nadwieszonych mostach takie nazywam, to są nasze nadwieszone trzy segmenty betonowego obiektu. One generalnie mają stanowić przestrzeń rekreacji oraz mieszkalną również w akademiku. Generalnie jeśli chodzi o rekreację, to skupiamy się na tym, aby studenci mogli czuć się w naszym obiekcie swobodnie i aby mogli łączyć tam przyjemne z pożytecznym, pracę z nauką, z rekreacją, z integracją. Wszystko jest zaprojektowane pod kątem studentów. Cały budynek, dodam, że cały budynek jakby wiąże się z tą otaczającą architekturą, która tam się znajduje i jakby wznosi to wszystko, wydaje mi się, że na nowy poziom. Zastosowaliśmy tam kinetyczną elewację, która tak naprawdę pozwala na dostosowanie kątu padania światła po to, aby zapewnić dobre warunki odbiorcom tego obiektu.